Witamy serdecznie na webinarium poświęconym celom i kryteriom sukcesu dla uczestników kursu OK Zeszyt, ale nie tylko, również dla innych nauczycieli, którzy są zainteresowani tym tematem. I będziemy je prowadzić wspólnie z Wiolą Chodkowską, ale za chwileczkę się przedstawimy. Chciałam tylko podziękować serdecznie w ogóle za pomysł tego webinarium, dlatego że w kursie OK Zeszyt okazało się, że kilka osób nam zgłosiło, że nie jest całkowicie doświadczone i pewne w ocenianiu kształtującym i dlatego postanowiliśmy to webinarium zorganizować. Mam nadzieję, że jeżeli Państwo będą zainteresowani, zorganizujemy jeszcze następne webinaria. Webinarium tym się różni od takiego spotkania filmu, że mogą Państwo zadawać pytania. Będzie czat i mogą Państwo zadawać pytania, a tutaj będą specjalne osoby, które będą te pytania zbierać i na nie odpowiadać. To teraz może się przedstawimy. Ja nazywam się Danuta Sterna i pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i od długiego czasu zajmuję się ocenianiem kształtującym, do którego jestem całkowicie przekonana. Dzień dobry Państwu, Wiola Chodkowska. Jestem nauczycielką w szkole podstawowej w edukacji wczesnoszkolnej. A teraz bardzo bym poprosiła, żeby przedstawili się nasi goście, bo same kobiety, nauczycielki wczesnoszkolne, ale również witamy nauczycieli wczesnoszkolnych, mężczyzn, których wiemy, że też mogą nas słuchać. Bardzo proszę. Dzień dobry, Urszula Andrzejczak, jestem nauczycielką w szkole podstawowej, obecnie uczę klasę drugą. Teresa Bartosiewicz, pracuję w publicznej szkole podstawowej imieniem Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, edukacja wczesnoszkolna, klasa druga. Justyna Wiśniewska, szkoła podstawowa nr 30 w Lublinie, klasa trzecia. Bożena Rakowska, Sulechów, zespół szkół, klasa druga. Dziękuję bardzo, ale może byśmy przedstawili też osoby, które będą nam towarzyszyć. Witam serdecznie, nazywam się Marta Dobrzyńska, jestem dyrektorką zarządzającą programem Szkoła Ucząca się i będę dzisiaj dla Państwa zbierać pytania z czatu po to, żeby przekazać prowadzącym. Jacek Strzemieczny, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na tym dzisiejszym webinarium będę pomagał zbierać pytania, będę zachęcał do zadawania pytań i przekazywał je następnie Marcie, która będzie głośno je czytać, ażeby prowadzące seminarium i nasze panelistki mogły na nie odpowiadać. Chwileczkę może jeszcze wstępu a propos naszych gości, dlatego że trzy z panelistek czy uczestniczek naszego nagrania znam dopiero od roku. Są one uczestniczkami Facebooka i na tym Facebooku prezentowały prowadzenie przez siebie OK Zeszytu. Z Wiolą znam się troszeczkę dłużej i z Justyną. Chciałam powiedzieć również, że ja nie uczyłam nigdy w nauczaniu początkowym, a bardzo żałuję. I jak spotkałam nauczycielki wczesnoszkolne, to jestem po prostu od tego momentu jestem zachwycona kreatywnością i pomysłami, które dziewczyny i mężczyźni pokazują. Może zaczniemy od celu naszego nagrania. Chcielibyśmy przybliżyć Wam pracę z celami i kryteriami, tak żebyście mogli je dobrze spożytkować w OK Zeszycie. Na razie w OK Zeszycie, jak wiecie, nie robimy jeszcze OK Zeszytu, nie prowadzimy z uczniami, ale to jest właśnie bardzo dobra okazja, aby teraz wypróbować te cele i kryteria, czy one się będą nadawały do naszego OK Zeszytu, czy nie. Bardzo też chciałam Wam podziękować za to, że chcecie pomóc swoim uczniom przy pomocy OK Zeszytu, bo to jest dobry sposób na to, żeby im pomóc się uczyć, ale również sobie zorganizować pracę. Co prawda, żeby ta organizacja była właściwa, to potrzeba planować lekcje i potrzeba również ją organizować i być konsekwentnym w tym. Dlatego Wam gratuluję, żeście się na to zdecydowali. Ja w międzyczasie będę się posiłkować tutaj taką ściągawką, bo chciałabym, abyśmy wszystko powiedziały, co zaplanowałyśmy. Na początek może powiem, dlaczego właściwie cele i kryteria sukcesu.
Na slajdzie macie Państwo ocenianie kształtujące, definicję, którą się teraz posługujemy, oceniania kształtującego. Ale nie chciałabym się w nią zagłębiać, bo nie chodzi nam o całą definicję, tylko o słowo informacja. Jest tam informacja. Ta informacja idzie w obie strony, od uczniów i do uczniów, ale żeby ta informacja mogła mieć miejsce, to musimy najpierw zająć się celami i kryteriami sukcesu. Najpierw zajmiemy się celami. Tutaj na slajdzie macie Państwo książkę pani Moss na temat cele uczenia się i jest to bardzo dobra książka, którą bardzo polecam. Ona jest obfita i widać, że można właściwie pracować całe życie z celami, całe życie nauczycielskie, pogłębiać tą pracę z celami i dlatego ją rekomendujemy Wam. Trzeba by się było zastanowić przede wszystkim, po co cele lekcji i komu one służą. Ale na początek może... Będziemy mówili o pracy z celami. Czym się cele różnią może od tematu? Na początek może powiemy. Niektórzy nauczyciele uważają, że jeżeli powiedzą uczniom temat lekcji, to uczeń się sam domyśli, jaki jest cel lekcji. No nie jest to prawda, szczególnie w nauczaniu początkowym jest to trudne. Dlatego chcielibyśmy, żeby odróżniać cel od tematu lekcji. Tutaj podam taki przykład, który mamy od profesora Potworowskiego, który powiedział tak, no jeżeli tematem lekcji jest rewolucja francuska, to dla kogo to jest cel? Czy to jest cel dla uczniów? I wtedy profesor mówi, nie, nie dla uczniów, to jest cel ewentualnie dla Jakobinów. Dlatego warto pamiętać, że temat lekcji to nie jest cel lekcji. Popatrzmy na ten rysunek. Tam są cztery etapy pracy z celami. Pierwszy etap to jest ten, w którym nauczyciel sam myśli przed lekcją na temat celu, dlaczego tego uczę i co chcę osiągnąć z uczniami. Drugi etap to jest etap, w którym nauczyciel przekazuje cele uczniom w języku dla nich zrozumiałych, tak żeby oni, a to szczególnie w nauczaniu początkowym jest ważne, żeby ci młodzi ludzie zrozumieli. Następny etap to jest monitorowanie celów, czyli odnoszenie się do tego, do celów w czasie trwania lekcji. I ostatni etap to jest podsumowanie. I o wszystkich tych etapach po kolei będziemy mówili. Na początek będziemy mówili o tym, jak to nauczyciel planuje cele lekcji przed lekcją. Po co on właściwie to robi i a drugie, jak to robić? Po co on to robi? On robi to po to, żeby uczniowie wiedzieli, dokąd mają zdążać. W ten sposób usensownia się ich pobyt w szkole i pobyt w czasie lekcji. Zwiększa się też ich odpowiedzialność za proces uczenia się. Nawet takich dzieci małych można osiągnąć to, że są odpowiedzialne. Ostatnio moja uczennica, która ma dziecko w klasie drugiej, powiedziała, że jedna, właśnie ma dwie córeczki, jedna jest, obie są uczone przy pomocy oceniania kształtującego, ale jedna z nich przyszła do domu i powiedziała, mamo, poćwicz ze mną jeszcze, bo ja nie umiem przekraczać progu dziesiątkowego. Czyli widać, że sama już bierze odpowiedzialność, taka mała dziewczynka, za swój proces uczenia się. No i oczywiście, jeżeli zna cele uczeń, to ma większe szanse, aby je osiągnąć. A jak to robić, to ja poproszę Wiolę, która jest sama praktyczką oceniania kształtującego i nauczycielką nauczania początkowego, aby nam to powiedziała. A więc jak to wygląda w praktyce? Każdy z nas przygotowuje zajęcia, czyli planuje je. A więc na początku warto się zastanowić, czego ja dzieci chcę nauczyć. Kiedy na to sobie odpowiemy, warto sobie zadać następne pytanie, po co właściwie dzieci tego uczę, tak? Czy to jest czymś uzasadnione, czy to jest umiejętność potrzebna, czy są treści potrzebne. Kiedy odpowiemy sobie na to pytanie, następnym pytaniem, które powinno się, myślę, pojawić, przynajmniej ja sobie zadaję, co moje dzieci na ten temat wiedzą. Cel lekcji nie jest jednoznaczny z celami, które wynikają nam z podstawy. W podstawie te cele są bardzo obszerne. To są, można powiedzieć, obszerne zadania do wykonania przez nauczyciela przez na przykład 3 lata. Tak? Przykładem to jest na przykład czytanie, które jest bardzo pojemną umiejętnością. Nauczyciel na jedną lekcję powinien przygotować sobie cel, który zrealizuje podczas jednej lekcji, tak? Czyli coś z tego czytania wybrać, żeby zrealizować podczas jednej jednostki lekcyjnej. To myślę, że to jest najważniejsze.
Ja może dodam, że w nauczaniu początkowym ten cel może być czasami na cały dzień. Prawda? Bo nie jest tylko na 45 minut, tylko na cały dzień, bo edukację planujemy cały dzień, a nie tylko jedną lekcję. Teraz pokażemy tutaj przykłady celów w klasach młodszych, które mamy. I tutaj ja bym chciała, żebyście przez chwilę pomyśleli o następnym dniu. No, teraz jest piątek, czyli o poniedziałku. W poniedziałek chcecie coś z uczniami zrobić. I żebyście się zastanowili nad celem. Jaki byście sobie stawiali cel? Co chcecie z uczniami osiągnąć na ten dzień? A w międzyczasie tutaj są podane tematy i cele. Często nauczyciele pytają o to, czy jest jakiś specjalny sposób podawania celów. Czy on ma mieć odpowiednią formę i dlaczego taki, a czy on ma być w formie efektu, czy w formie czegokolwiek innego. I odpowiedź jest taka, nie ma żadnego przepisu na podawanie celu. Cel ma być taki, żeby pomagał uczniom się uczyć i żeby był możliwy do zrealizowania w przeciągu tych 45 minut albo całego dnia, albo pewnej grupy tematycznej. One jeszcze muszą być, cele, tak jak już powiedziała Wiola, żeby ich nie było za dużo, a szczególnie myślę w nauczaniu początkowym, bo jeżeli zasypiemy uczniów tymi celami, to oni nie są w stanie ich w ogóle ani powtórzyć, ani zrealizować. Czyli ten slajd mówi o tym, że nauczyciel zaplanował cel. Był przed lekcją zastanawiał się. Może przeczytamy tylko ten temat baśń wróżka, bo na ten temat będziemy dalej jeszcze będziemy mówić. Uczniowie dokonają analizy postaci z uwzględnieniem cech zewnętrznych i cech charakteru. No i od razu widać, że ten cel dla ucznia, który ma 6, 7, 8 lat, może nie być całkiem zrozumiały. I więc przejdziemy teraz do następnego etapu pracy z celami, cel dla uczniów. Dlaczego my mamy w ogóle mówić o tym celu dla uczniów? Może warto, żeby tylko nauczyciel znał cel, ale jeżeli uczniowie nie znają celu, to nie wiedzą, gdzie mają dążyć, a chcielibyśmy ich włączyć w nasz proces nauczania i uczenia się. Zobaczmy również, jak to jest. Na przykład pamiętam, że kiedyś był taki badanie i w tym badaniu było użyte słowo relacje, taka ankieta. I uczniowie klas młodszych nie wiedzieli, jak ją wypełnić, dlatego że nie znali słowa relacja. Więc takie słowo relacja nie powinno być w celach dla uczniów użyte, o ile my wiemy, że uczniowie, nie jesteśmy pewni, czy uczniowie go znają. Tak samo, że jeszcze jeden przykład podam, który zawsze jest dla mnie taki wyjściowy, mianowicie kiedyś rozmawiałam z Witoldem Szwajkowskim, który się zajmuje matematyką właśnie w klasach młodszych i on mówił, że jeżeli pierwszy raz dziecko słyszy pojęcie ułamka i mówi jedna trzecia, to dziecko myśli tak, jedna książka, trzecia dziewczynka, o co w ogóle chodzi? I zastanówmy się, że my tak samo mamy, oczywiście w momencie, kiedy pierwszy raz słyszymy jakieś pojęcie. Dlatego warto jest powiedzieć uczniom, sformułować cel i powiedzieć go w języku zrozumiałym dla nich. Czy mogłabyś nam, Wiolu, wyjaśnić, jak ty to robisz? A więc oczywiście ten język jest bardzo ważny. To są, myślę, że takie trzy elementy, o których warto pamiętać, tak? Czyli żeby w celu dla dzieci nie pojawiały się pojęcia abstrakcyjne, niezrozumiałe dla nich, takie, które ich nie angażują. Następną kwestią jest to, że oczywiście my znamy najlepiej swoje grupy, tak? I jeżeli ktoś wie, że jego grupa przerobił już ze swoimi uczniami jakiś temat, jakieś pojęcia, tak? To oczywiście nie ma jakby tutaj powodu, żeby tego nie używać. Dopasowujemy po prostu ten język do języka naszej grupy, którą teraz tutaj uczymy po prostu. A grupy bywają różne. Ważną kwestią jest to, żeby ten cel był widoczny przez całe zajęcia. A więc ja na przykład już od jakiegoś czasu, i sprawdza mi się to, wpisuję w temat lekcji po prostu cel. Jest to o tyle też ważne, że dzieci czasami powracając do czegoś lub rodzice, którzy sprawdzają jeszcze w tych początkowych klasach zeszyty, widzą konkretnie, co dzieci na zajęciach robią. I to jest dla nich bardzo, myślę, ważne.
Myślę, że w młodszych klasach, jeśli dzieci jeszcze nie umieją pisać, warto zrobić tak zwaną wklejkę, my tak nazywamy, czyli wydrukować taki zapisany już cel dla dziecka. Natomiast jeśli one są na początku swojej drogi, to można stosować ikonki, tak, obrazki, czyli wystarczy taki obrazek właśnie, mogą sobie same narysować, można tablicę narysować, żeby on też cały czas był widoczny. To takie mam sposoby na to. Rozumiem, że oczywiście wklejasz cel dla ucznia, a nie twój cel. Tak. Ale nie, czasami nie jesteś pewna, czy oni rozumieją. Właśnie, więc warto w takim razie sprawdzić, w jaki sposób sprawdzamy, czy uczniowie nasi rozumieją cel lekcji. Tutaj na slajdzie macie kilka sposobów i ja poproszę Wiolę, żeby wytłumaczyła nam te rysunki, co oznaczają, choć znamy dużo więcej sposobów na sprawdzanie. Moim ulubionym sposobem jest po prostu rozmowa z dzieckiem, tak? Czy rozumieją cel? Staram się od jakiegoś też czasu pogłębiać to sprawdzenie zrozumienia, zadając takie nawet pytanie, na przykład, albo prośbę do dziecka, żeby jakby to wytłumaczyło swojemu młodszemu bratu, albo jakby wytłumaczyło mamie w domu, czego ono się dzisiaj uczyło. I myślę, że nad tym warto pracować, jak już właśnie dzieci poznają te cele i jesteśmy na troszeczkę dalszym etapie. Na początku warto też stosować światła. Tutaj jest to taka właśnie nam znana metoda, tak? Czyli jeśli... Może ja pokażę tutaj, tak, od Danusiu. Metodnik, który ten metodnik można stosować, ale można mieć swoje własne światła. W metodniku są one światła, dzieci wolą mieć taki przyrząd do pokazywania, ale można również, na przykład w nauczaniu początkowym często widziałam lizaki albo kubeczki. I wtedy uczeń, co on robi wtedy? A więc możemy zadać pytanie uczniowi, tak, czy rozumie temat, czy wszystko jest dla niego jasne, czy ma jakieś wątpliwości. I wtedy dziecko za pomocą właśnie tych świateł, zielone światło, tak jak światła drogowe, tak, nam się kojarzą, tak to zawsze pokazujemy dzieciom. Rozumiem, możemy iść dalej, żółte światło jest pod spodem, czyli mam jakieś wątpliwości i czerwone światło, nie rozumiem tematu, tak. I wtedy mając całą klasę, która ma takie metodniki, czy światła zrobione na użytek, widzimy całą klasę, czy ona ten cel rozumie, tak. Innym sposobem jest rozmowa w parach, czyli przekazujemy dzieciom cel, jaki mamy do zrealizowania i prosimy ich o to, żeby ze sobą porozmawiały. Tutaj można zawsze się przejść po klasie, posłuchać, co one mówią, o coś dopytać, potem ktoś z pary może się z nami podzielić swoją refleksją. Innym sposobem na takie grupowe też szybkie sprawdzenie, czy dzieci rozumieją, jest metoda kciuków. Myślę, że znana nam, po prostu pokazujemy kciuk, jeśli wszystko jest ok, jeśli czegoś nie rozumiemy, tak? No i tak, jeśli dziecko prosi o pomoc, tak? I jak już wspominałam, można poprosić, żeby dziecko powiedział swoimi po prostu słowami. Jeszcze wrócę do tych świateł, Danusiu, ponieważ one są też o tyle ważne, że jeśli na przykład mamy w klasie dzieci, które czegoś nie rozumieją, albo są wstydzą się, tak, albo mają jakiś problem, nie zawsze chcą nam oficjalnie o tym mówić, z różnych powodów. I te metodniki, te światła właśnie pomagają w tym. One nie muszą o tym informować, natomiast nauczyciel widzi to światło czerwone i czasami może podejść, tak, i to się bardzo sprawdza. Ach, jest pytanie, słuchamy. Mamy tak, znaczy uczestnicy czatu mówią o tym, że bardzo często używają obrazków, żeby przekazać cele i to jest, myślę, bardzo cenne. I też mamy ważne pytanie, bo ono się kilka razy pojawiło. Czy cel może być tematem? Myślę, że dobrze by było, gdybyście jeszcze raz doprecyzowały, jaka jest różnica między celem a tematem. Dziękuję bardzo za pytanie. Jest tak, że... Temat to nie jest cel. To jest jedno sformułowanie. Ale drugie, to co powiedziała Wiola, że można zamiast tematu podawać cel. I wtedy on już jest, temat jest celem. Czy mogłabyś coś dodać? Ja mogę podać przykład, tak? Tak mi teraz się nasunęło. Na przykład temat lekcji, jak jesień maluje las, tak? A celem naszym jest poznanie na przykład, w jaki sposób liście jesienią zmieniają swoje barwy. Myślę, że to tak może być. Na pewno tak może być. Ja chciałam a propos świateł jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mianowicie, że nie jest to taka rzetelna informacja, dlatego że szczególnie małe dziecko może nie wiedzieć, czego ono nie rozumie, więc trudno mu jest określić. Dlatego
ono jest, trzeba dopytać, czego on naprawdę nie rozumie. Albo jak zobaczyć, że wszystkie są zielone światła, to może czasami nie dowierzać całkowicie, prawda? Bo to nie zawsze tak bywa. Następną rzecz, o której chciałyśmy powiedzieć, to jest sprawa ustalania celów wraz z uczniami. No wtedy, i to jest możliwe, nawet na tym poziomie. Można, jeżeli włączymy uczniów, na przykład zapytamy ich, co byście chcieli na dany temat wiedzieć, albo co jest tutaj interesującego, albo co już wiecie na dany temat, albo czym się będziemy dzisiaj zajmować, to to wszystko powoduje, że możemy razem z uczniami ten cel określić. Wtedy ten cel staje się ich celem i wtedy to jest, bardziej buduje się odpowiedzialność za proces uczenia się i partnerstwo. Po prostu stajemy się, uczniowie się stają naszymi partnerami w nauczaniu i uczeniu się. Ale drugą część tego slajdu jest nie tylko ustalanie z uczniami celu, ale jeszcze tak przedstawianie celu, aby był wyzwaniem. Cel jako wyzwanie. To bardzo takie ważne, żeby na początku zachęcić uczniów i włączyć ich wewnętrzną motywację. Jak my to robimy u nas w szkole, nam się na przykład bardzo sprawdzają tak zwane prowokacje, czyli czasami przygotowujemy coś dzieciom na rozpoczęcie lekcji, na przykład przynosimy jakieś bardzo nietypowe przedmioty, rzeczy, rozkładamy i dzieci się zazwyczaj, no dzieci są bardzo ciekawe świata, więc one zazwyczaj szybko zaczynają tam penetrować te rzeczy, dopytywać się. To jest tak zwana prowokacja. Czasami to jest prowokacja zadanie. Ostatnio mieliśmy taką bardzo ciekawe zajęcia dotyczące tego, jak dzieci na świecie różnie funkcjonują, w różny sposób uczą się albo się nie uczą wręcz i przydzieliliśmy dzieciom do pracy, niektóre dzieci przebierały fasole, niektóre sprzątały klasę, niektóre właśnie się uczyły i to była prowokacja do tego, żeby zacząć rozmawiać z uczniami o tym, jak różnie bywa na świecie właśnie z dziećmi. Inną bardzo dobrą formą, myślę, że tutaj nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej na pewno mają mnóstwo pomysłów. Zawsze tak się prowadzą krzyżówki, rebusy, prawda? Kawałki filmów jakiś, przypiosenka. Wszystko właśnie to, co wzbudzi u ucznia zaciekawienie. To jest, myślę, że na początku bardzo, bardzo ważne, ta wewnętrzna motywacja. Ja sądzę, że wy, nauczyciele wczesnoszkolni, macie to we krwi właściwie. I uczniowie również, szczęśliwie na tym etapie, są zainteresowani. Czym dalej, tym gorzej, ale naprawdę na tym poziomie jest to łatwiejsze. I to też mogą być pytania kluczowe, prawda? Takie pytania, żeby oni chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie. To też jest sposób. Ja spojrzałam tutaj na ten stolik i zauważyłam, że oprócz metodnika nie przedstawiłam nic jeszcze z tych gadżetów, które tu mam. Po pierwsze jest klepsydra. Taka klepsydra, która piękna tutaj jest, spadają kropelki i ona jest po to, żeby uczniowie mieli czas określony na odpowiedź, żeby się nie musieli spieszyć, widzą, że jeszcze mają czas porozmawiać w parach między sobą. Dlatego, że dzieci w klasach młodszych, jak się zadaje pytanie, to mają cały czas rękę w górę, nawet jeszcze się nie zada pytania, a one już chciałyby odpowiadać. A ta rzecz, to będzie użyta u nas na koniec, to są kostki. Jedna kostka jest na początek, a druga jest na koniec. Ją można albo w środku również lekcji. I właśnie dlatego teraz, przypomniało mi się, przejdziemy do następnego etapu pracy z celami, czyli do monitorowania celów. Czekamy. Katarzyna Stryjak pyta, czy formułowanie przez uczniów celów jest pożądane? Co sądzisz na ten temat, Wiolu? Może ty najpierw. Tak, to jest, powiem, doświadczenie właściwie moje z tego roku. Gdzieś tam na początku oczywiście, jak się tego uczyłam, zazwyczaj podawałam sama te cele, bo wydawało mi się, że jak ja sformułuję ten cel, to będzie poprawny i dobry. Natomiast zauważyłam po pewnym czasie, że uczniowie tak troszeczkę wchodzą w to, co ja mówię. Pani Wiolu, a może być to, a to może być tak. I powolutku zaczęli to robić sami, a więc w tym momencie ja teraz, jak już następuje ta prowokacja albo jakaś zagadka na przykład, tak, i rozmawiamy o tym, o czym będziemy się uczyć na tej lekcji, to dzieci same, pani Wiolu, a czy możemy to tak zrobić, a pani Wiolu, to może być tak sformułowane i ja im na to pozwalam.
jeżeli oczywiście to jest gdzieś tam zgodne z moim, tym, co ja chcę zrobić, to im pozwalam, bo naprawdę widzę potem, konsekwencją tego jest to, że dzieci bardzo się angażują. To od nich wychodzi, to jest ich, a więc potem za tym idą. Ja też jestem tego zdania, to znaczy to jest sposób na włączenie uczniów w proces uczenia się i zachęcałabym do tego. Może nie zawsze, ale taka to jest różnica pomiędzy tym, jak mówimy, że ktoś naucza, a uczniowie się uczą. Mnie chodzi o to, żeby uczniowie się uczyli, a nie ja ich nauczała. Więc jeżeli mają się uczyć, to chcę, żeby się uczyli jak gdyby zgodnie też ze sobą, ze swoją świadomością. Dlatego bym zachęcała do określania celów razem z uczniami, choć oczywiście nie zawsze pewnie. Ja myślę, że też to jest moje spostrzeżenie, że uczniowie, kiedy próbują te cele określić, on je zapisują, to też zaczynają nam też ufać, doceniać to, że my ich doceniamy i my im ufamy. I to jest taka informacja też zwrotna i ta relacja się między nami też kształtuje wtedy. To jest bardzo ważne, na tym początku właśnie. Tak, dziękuję bardzo. To przechodzimy do monitorowania. I chodzi o to, żeby w czasie lekcji odwoływać się do celów. Można te cele, jeżeli one są powieszone gdzieś na ścianie, to można do nich się odwoływać, czy cele żeśmy już osiągnęli, czy nie. Jeśli na przykład możemy też zapytać uczniów, popatrzcie, są tutaj te cele, jak myślicie, czy już żeśmy osiągnęli je? Jeżeli tak, to ktoś może przyjść i powiedzieć, ja uważam, że cel został osiągnięty i go jak gdyby skreślić. Czy ty miałabyś coś dodatkowego na monitorowanie celów? Jeśli chodzi o monitorowanie, to ja myślę, że takich kilka sposobów, tak? Za pomocą na przykład zadań, które robimy, tak? No, jeśli sobie stawiamy jakiś cel, to oczywiście potem na lekcji są zadania. Te zadania służą temu, żeby te cele zrealizować. A więc robimy tak zwaną stopklatkę. Moje dzieciaki to uwielbiają, tak? Jak ja im zawsze jak reżyser, tak? Ja robię stopklatkę, bo musimy się nad czym zastanowić. I sprawdzamy, czy te zadania były zrobione, albo znowu pada pytanie, tak, jak to rozumiecie, na którym my jesteśmy etapie. Czasami też do kart pracy, które przygotowuję dla dzieci, przy celu zaznaczam taki kwadracik, tak, i wtedy dzieci, jak jesteśmy w połowie albo pod koniec, mogą sobie ten kwadracik zakolorować właśnie odpowiednim światłem, albo okej, zeszycie. W okej, zeszycie, tak, oczywiście. Mogą sobie zakolorować, mogą, jeśli to są starsi uczniowie, oni mogą sobie odhaczyć to tak zwanym właśnie ptaszkiem na przykład, tak? No jest też podsumowanie celów, ale to będziemy jeszcze o tym rozmawiać, tak? Właśnie przechodzimy do podsumowania celów i z podsumowaniem, w ogóle z podsumowaniem lekcji jest pewien kłopot. Wielu nauczycieli, i ja również jak uczyłam, nie wystarczało mi czasu na podsumowanie celów. Nawet było tak, że jak zaczynałam pracę z ocenianiem kształtującym i to w liceum z bardzo dobrymi uczniami, matematyki uczyłam i podawałam cele lekcji, bo się bardzo przejęłam, że one są ważne. I po pewnym czasie moi uczniowie powiedzieli do mnie, już niech pani da spokój z celami, zabierzmy się za zadania. I bardzo się zmartwiłam, dlaczego to nie działa. I wtedy doszłam do wniosku, że to dlatego, że ja tych celów nie podsumowuję. Czyli oni nie widzą sensu, podaję im je wcześniej, a potem ich nie sprawdzam, czy te cele zostały osiągnięte. Uczeń powinien wyjść z lekcji z przeświadczeniem, nauczyłem się. I to czy malutki, czy duży, warto, żeby wiedział, że się nauczył. A jeszcze w nauczaniu początkowym dobrze by było, gdyby rodzice go zapytali, czego się dzisiaj nauczyłeś i gdyby on umiał odpowiedzieć na to pytanie. Czyli mniej celów, ale tak, żeby udało się jeszcze wygospodarować czas na podsumowanie. Znam szkoły, w których są tak zwane przeddzwonki, w których na 5 minut przed końcem lekcji pojawia się cichutki dzwonek i to jest sygnał dla nauczyciela, że odkłada wszystko i on musi w tej chwili podsumować. Zysk jest duży, dlatego że podsumowanie to znaczy wykończenie lekcji. Takie bez tego nie ma wykończenia lekcji. A to jest bardzo związane z refleksją. Uczeń nawet w wieku taki 1-3 klas powinien umieć poddać refleksji to, co robił na lekcji, czyli czego się nauczył. Jest to bardzo trudne w klasach młodszych, gdyż nawet i w starszych jest trudne, żeby uczniowie, jak ich pytamy, czego się nauczyłeś, to on powtarza często cele powtarza. Jak to zrobić, żeby uruchomić refleksję uczniów, którą jeszcze uczeń w jakiś sposób zapisze, czy zanotuje w swoim okej zeszycie, żeby miał ją na później. Czy masz jakiś sposób?
Ja się staram i się uczę, ale przyznam się, że to jest dla mnie najtrudniejsza kompetencja. Nawet tutaj z Justyną kiedyś to ćwiczyłyśmy, tam były prace domowe i podsumowanie lekcji. Najtrudniejsza. Dlaczego? Ja myślałam w ogóle przestawić swoje myślenie, bo myślę, że wielu nauczycieli tak myśli. Jeszcze jedno zadanie, bo jak jeszcze jedno zadanie zrobię, to ten uczeń jeszcze więcej się nauczy. No ale tak nie do końca zawsze jest. A więc zaczęłam na tym pracować. Ja czasami proszę też uczniów, żeby mi przypominali, że musimy podsumować, tak? W jaki sposób ja to robię? Na początku to było prosto pytanie, tak? Czego się dzisiaj nauczyliście? Potem zauważyłam, że warto te pytania pogłębiać. Czyli zadaję pytanie, co w tym temacie chciałbyś jeszcze, czego chciałbyś się dowiedzieć? Albo co chciałbyś jeszcze zgłębić? Albo o czym powiesz dzisiaj rodzicom, tak? Ważne, żeby właśnie pojawiła się ta świadomość. I zazwyczaj zauważyłam, że te pytania pogłębiające prowokują do tego, że te dzieci głębiej zaczynają się zastanawiać nad tym. A oprócz tego, ostatnio zauważyłam jeszcze jedną korzyść. Oprócz tego, że piszą ten główny podsumowanie refleksji do celu, to pojawiły się inne refleksje. I one dla mnie są bardzo ważne. Bardzo, to są niesamowite refleksje, to są często refleksje dotyczące ich emocji. Na przykład chłopiec ostatnio sobie zapisał poza główną refleksją do celu, że dzisiaj poczułem, jak może być gorzka porażka. Czasami odkrywają, że na przykład przy celu rozwiązywaliśmy jakieś zadania tekstowe i dziecko odkryło, że z zadaniami tekstowymi daje sobie radę, ale ma nieutrwaloną tabliczkę mnożenia. I to była dodatkowa refleksja z tego. I ja myślę, że ona jest bardzo ważna i ona jest ucznia, tak? Wiadomo, i młodsze dzieci, ja myślę, że to na przykład warto na zakończenie zrobić jakieś zadanie, takie króciutkie, nawet podsumowujące, tak? Żeby dziecko pokazało, a potem to zamykamy wypowiedzianym zdaniem. No oczywiście tak, żeby samo się przekonało, że ono potrafi to robić. To dzieci, wiadomo, im młodsze, tym bardziej to musi być takie doświadczalne, konkretne, prawda, dla dziecka. Ja też często stosuję tą metodę niedokończonych zdań. Ona się bardzo sprawdza, czyli nauczyłem się, tak, tu mamy właśnie na slajdzie, nauczyłem się, dowiedziałem się, zrozumiałem, utrwaliłem i tak dalej. Inną metodą jest taki właśnie ten diagram, w którym dziecko może zapisać, co mi się dzisiaj podobało, tak, czego się dowiedziałem, z czym sobie nie poradziłem. I mamy tu też taką rubrykę, która, ja na niej nie pracowałam, ale mi się bardzo podoba, w której dzieci w pierwszej kolumnie dziecko wpisuje, co ja na ten temat wiem, w drugiej kolumnie, czego chciałbym się nauczyć, a w trzeciej, czego już się nauczyłem. Ja uważam, że to jest świetne narzędzie, myślę, że je wykorzystam, ponieważ ono pokazuje proces. My często, dorośli, a także dzieci, często wiemy na początku, co my umiemy i na końcu często już uczymy się, czego się nauczyliśmy, ale umyka ten cały proces. Ja pamiętam, jak my prowadzimy w szkołach portfolio i dzieci naprawdę zapominają, na jakim poziomie były w klasie pierwszej. Jak one wracają do tych cyferek, jedynek pisanych, to my naprawdę to robiłyśmy i to jest właśnie niesamowite. Więc rubrykę bardzo polecam, sama skorzystam. Chciałam tutaj jeszcze zaznaczyć, że przy tym WCN, które tutaj jest na slajdzie, chodzi o to, że to W zapisujemy wcześniej, prawda? I to daje nam też informację, nauczycielowi daje informację, co uczniowie już na dany temat wiedzą. Bo często się wydaje, że oni nic nie wiedzą, a przecież nawet takie małe dzieci mają różne doświadczenia pozaszkolne i bardzo dużo wiedzą i jeżeli uda nam się nawiązać do tej wiedzy, którą oni już mają, to w ten sposób oni lepiej się uczą, bo to jest zrozumiałe. To z neurodydaktyki wiemy, że bardziej to jest lepszy proces wtedy. Teraz pokażemy wam podsumowanie. Jedno z tych podsumowań to jest właściwie ocena, samoocena, tam uczeń dokonuje, a drugie to jest dokończenie zdania. To chwilę poczekamy, żebyście sobie przeczytali. Faktem jest, że to, żeby napisać dokończone zdanie, to trzeba już umieć pisać.
I tutaj chciałam jeszcze też powiedzieć, że refleksja nawet powiedzmy sobie w trzeciej klasie zapisywana ręcznie przez ucznia jest bardzo ważna. Ostatnie badania wykazują, że uczniowie wtedy znacznie lepiej się uczą, jeśli uda im się pisać coś, prawda? Nie tylko wklejać czy stukać paluszkiem. Proszę bardzo. Ja chciałabym też powiedzieć, że tu jest też taka bardzo wymierna korzyść dla nas nauczycieli, ponieważ często rodzice mówią o tym, że pytają dzieci w domu, czego się nauczyłeś w szkole, co było w szkole, czego się nauczyłeś, i dzieci mówią, a nic, a no dobrze było, tak? To są takie bardzo ogólne treści wypowiedzi, natomiast jeśli my zamkniemy lekcję właśnie taką refleksją, tak, to jest o wiele większa szansa na to, że dziecko przyjdzie do domu i powtórzy to, co ono zapisało. I ja myślę, że to też jakby pokazuje, co dzieci w szkole robią, tak? Ja robiłam kiedyś takie doświadczenie i pytałam dzieci sąsiadów, co było dzisiaj w szkole i na przykład na matematyce, bo to mnie interesowało. I dziecko tak myśli mi tak, ja nie wiem, mówi, geometria była? Nie, może algebra była. Nawet nie wiedział, jaki dział był tego. Dlatego widać było, że nie było podsumowywane, refleksji nie było. Teraz chciałam pokazać taki sposób podsumowania, który jest na każdym poziomie idealny. Te dwie mapy to są tutaj mapy uczniów Bożeny, która jest z nami. Wybrałam je, żeby pokazać, ale można mapy w OK zeszycie są po prostu rządzą. Wszyscy robią mapy i to faktycznie bardzo pomaga ustrukturalizować w ogóle wiedzę uczniom. A jest dla nich bardzo też, jeżeli oni oczywiście samodzielnie ją wykonują, to jest to bardzo twórcze i potrzebne. Więc zachęcamy do robienia map. I teraz będziemy chyba mieli już, jeszcze powtórzę może, całą pracę z celami, żebyśmy sobie ją utrwalili. Czyli zaplanować, dokąd zmierzamy. My nauczyciele planujemy, dokąd będziemy zmierzać z uczniami. Drugie, dzielimy się tą tajemnicą z uczniami w sposób dla nich zrozumiały. Następnie monitorujemy osiąganie celów podczas lekcji. I ostatnie, sprawdzamy, czy cele zostały osiągnięte. A teraz przejdziemy do panelu, który żeśmy zaplanowali z naszymi uczestniczkami i mamy dla nich dwa pytania. Po pierwsze, jaka jest wasza najczęstsza praktyka podawania uczniom celów? I druga, jaką metodę monitorowania i podsumowania celów polecacie innym nauczycielom? Od kogo możemy zacząć? W jaki sposób podaję cele moim uczniom? Moje dzieci już są uczniami klasy drugiej, w związku z tym ja zapisuję, moje dzieci zapisują cele. I teraz umówiłam się z dziećmi, że będą rysowały taki piktogram celu i same sobie rysują ten piktogram i obok tego piktogramu zapisują cel lekcji. Pod koniec zajęć wracamy do tego celu i rozmawiamy, czy udało nam się go osiągnąć, zgodnie zresztą z kryteriami sukcesu, które dzieci znają wcześniej. Ustalamy, czy udało im się osiągnąć, czy nie. I albo zaznaczają światełkami przy kryteriach, które mają podane przez wklejkę, albo przy celu lekcji zaznaczają światełko. Ewentualnie bardzo lubię też ten system niedokończonych zdań. Również to robimy. I teraz chciałabym już, żeby dzieci zaczęły powoli zapisywać. To dziękuję tak bardzo. Bardzo prosimy. Ja podaję dzieciom cele w ten sposób, że zapisuję je. Uważam, już praktykowałam tak, że nie zapisywaliśmy wszystkich celów, ale wróciłam do tego. I cele są zawsze, towarzyszą na tablicy interaktywnej wyświetlone. Omawiamy je wspólnie. Dzieci mają je wklejone do zeszytu, tak żeby w każdej chwili można się było do nich odnieść. Przekazuję je w różny sposób. Tak jak mówię, piszemy je, ale też działając tak przez zaskoczenie troszkę. Skrzynia z różnymi pomocami. Bardzo sobie cenię ostatnio taką fajną grę w listonosza. Znaczy nie grę, chyba zabawę, gdzie listonosz roznosi karteczki, które są związane z tematem lekcji i dzieci odczytują te karteczki, no i potem rozmowa, o czym będziemy myśleć. Tam są informacje na temat na przykład lasu, grzybów, zwierząt, które żyją w lesie. To, o co mi po prostu chodzi. I w ten sposób przekazuję dzieciom cele.
też razem z dziećmi tworzymy cele. W pierwszej klasie praktycznie wszystko robiłam sama. Natomiast teraz eksperymentujemy na wszystkim, tak żeby jak najbardziej tą samodzielność u dzieci uzyskać. Dziękujemy. Justynka. Cele. Może tak, ostatnio dostałam te sześciolatki i znowu mam te sześciolatki, więc na dzień dobry były piktogramy, o których mówiła Wiola. Potem były wklejki, a potem jak poznawaliśmy poszczególne słowa, to było i pisane, i rysowane cele, czyli na przykład umiem i coś dorysowane, a w tej chwili rzeczywiście cele piszę. Piszemy zawsze na tablicy, nigdy nie wyświetlam, bo na tablicy jest jednak takim miejscem. A jak monitorujemy? Różnie. Przede wszystkim moją ulubioną rzeczą jest to właśnie ta stopklatka. Monitorowanie poprzez różne zadania, czyli informacja na szybko po wykonaniu zadań, a na podsumowanie to jednak właśnie to najbardziej to WCN, powiem szczerze. Na początek, gdzie zbieram informacje, co już dzieci wiedzą, robimy sobie o działach, tak? Mamy w nauczaniu, w edukacji wczesnoszkolnej te działy, więc dopytuję się ich, co już wiedzą. Spisujemy, a potem sami myśląc, co by chcieli się na tych lekcjach nauczyć przez kilka dni. Ja im na przykład jeszcze określam ramy czasowe. Na przykład, słuchajcie, mamy na to 3-4 dni, tak? I na przykład, i co możemy zrobić, tak? Więc w ten sposób. Dziękuję. Ja uwielbiam zadania na dobry początek. Przygotowuję je w domu pod kątem, by dzieci same na podstawie przygotowanego zadania ułożyły cel. I muszę powiedzieć, że to się sprawdza. Dzieciaki wchodzą w to zadanie bardzo, potem oczywiście kierowane rozmową dochodzą do tego, o czym możemy się dzisiaj uczyć, co będzie naszym takim celem przewodnim. Same tworzą cele, chociaż ja mam je przygotowane. I zdarza się tak, że moje cele muszą być modyfikowane na skutek tego, że dzieci troszeczkę zmieniają. I nawet ostatnio taki przykład był, że mój cel był dbam o poprawność ortograficzną, a Gracjan stwierdził, że może lepiej, że stosujemy zasady ortografii, więc takie dosyć miłe zaskoczenie. I te zadania na dobry początek są też takie, że organizują mi całą lekcję. Ja wychodząc z zadania, rozmawiam z dziećmi na temat tego, co możemy, jeżeli już ułożymy cel, co możemy, jakie zadanie możemy zrobić, żeby sprawdzić, czy ten cel jest zrealizowany. I często jest tak, że na mojej tablicy są ludziki, które przesuwają się w górę celu napisanego na tablicy i w ten sposób dzieci wiedzą, jaką jeszcze daleką drogę mamy do zdobycia celu. I później często na podsumowaniu są to mapy myśli właśnie, czyli cel w środku i co żeśmy się dowiedzieli, czego się nauczyliśmy i czy udało nam się bardzo dużo nauczyć, czy nie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, ale widać, że są jeszcze pytania. Bardzo prosimy. Mamy dwa pytania. Basia pyta, po co tak naprawdę tak dużo się wkleja do oka i zeszytu? To jest pierwsze pytanie. Mamy jeszcze pytanie o stałe cele. Ja przypuszczam, że to chodzi o takie, które wiszą. Także prosimy o odpowiedź. Ja może na to drugie pytanie. Faktycznie czasami nauczyciele stosują takie stałe cele, żeby były one widoczne i żeby jak gdyby za każdym razem się pokazywały. Więc tak, to jest sensowne. Jeżeli ktoś uważa, że cel towarzyszy jest długoterminowy, to warto, żeby on wisiał i żeby do niego wracać. A pierwsze pytanie było? Za dużo. To mnie zaskoczyło bardzo, dlatego że uczniowie uwielbiają te wklejki, więc to jest dla nich przyjemne i oni to mają kolorowy ten zeszyt, mają różne piktogramy, którymi się posługują, więc właściwie trochę dlatego, żeby ich zainteresować tym. Ale zaskoczyło mnie coś innego, mianowicie nauczycielki mówią, że wklejanie zajmuje tyle samo czasu, co przepisanie. Nie wiem, co ty, Wiolu, na ten temat sądzisz? Ja też o tym słyszałam. Ja wolę wpisy osobiście, raczej mało wklejam. No rzeczywiście to jest kwestia po prostu takiej organizacji. I młodsze dzieci, one potrzebują tym więcej czasu, potrzebują na organizację, więc muszą gdzieś czasami po ten klej pójść, potem za nim przyniosą albo pożyczą. Tu spadła skówka, tak, tu się klej wysechł. No i to są takie organizacyjne, więc często
to jest tak właśnie, że wolimy. Ale ja myślę, że nie ma po prostu takiego przepisu też na to. To nie muszą być wklejki, to mogą być, tak, to może być napisane przez uczniów wszystko. Ja myślę, że każdy nauczyciel po prostu zna najlepiej swoją grupę i wie, co jemu się najbardziej sprawdza. No i to oczywiście też się zmienia z upływem czasu. Ja jeszcze myślę o tym, że na przykład przy wklejaniu to na przykład trzeba coś wyciąć, czyli operacje te wycinania czy czegoś dokładania, układania w jakieś jedno miejsce, to też jest ważne, tak jak kiedyś szlaczki i teraz, prawda, ćwiczenie tej ręki, motoryki. Czy może chciałybyście? Mhm. Ja chciałam powiedzieć, że z tymi wklejkami to jest tak, jeśli jest pierwsza klasa, ja zaczynałam, okej, zresztą dzieci jeszcze nie pisały, a więc jedyną formą to było kolorowanie, a więc dlatego tak dużo tych wklejek. Natomiast teraz myślę, że koleżanki również, staramy się, żeby było jak najwięcej treści pisanych. Chyba wpisujemy cele, natomiast wklejamy, więcej wklejek jest z kryteriami, bo ich jest troszeczkę więcej. Ale tak jak tutaj Tyrenia mówiła, wszystko zależy też, i Wiola, od organizacji. No różne mamy warunki i od tych warunków po prostu też to wszystko zależy, ale dzieci bardzo lubią wklejać. I ręka wypracowuje się bardzo, jeżeli tą po linii i przygotowują się po prostu manualnie do pisania właśnie w ten sposób. Natomiast cele są wpisywane do zeszytu. Tutaj Danusia zadała bardzo istotne pytanie. Na jakim etapie sprawdzamy, czy uczniowie rozumieją cel? Po tym, jak ten cel im powiemy. To wtedy najważniejsze jest to, żeby od razu było sprawdzone, czy cel pracuje, czy uczniowie go rozumieją. Więc to nie na koniec, tylko właśnie po tym, jak powiemy, moim zdaniem. Ja chciałam jeszcze wrócić do tego, co Bożena mówiła, mianowicie my z doświadczenia okej zeszytów, a szczególnie wczesnoszkolnego, widzimy, że to, że on jest kolorowy, to, że można w nim bazgrać, znaczy malować coś, no może nie bazgrać, ale malować, że robić to na własny jak gdyby użytek, albo też kolorować pewne rysunki, które są czarno-białe, to jest dla nich strasznie ważne, że oni potem mogą to obejrzeć, zobaczyć, że on jest, że to jest ich zeszyt. Ja na przykład, ja pozwalam dzieciom, tak, rysować tam swoje jakieś odnośniki. Ja wiem, że to, co dzieje się w ich umyśle, to przekłada się na zeszyt. I nawet dzisiaj właśnie widziałam, rozwiązywaliśmy zadania tekstowe, wypisywali dane, tak? Widziałam wypisane dane graficznie. No było to piękne po prostu. A jeśli to ma ułatwić, to czemu nie? No dobrze, to przechodzimy teraz do kryteriów sukcesu. Kryteria sukcesu czasami nazywane są przez nauczycieli prowadzących lekcje przy pomocy oceniania kształtującego na co bezu. Ale nie muszą się nazywać na co bezu. Na co bezu powstało historycznie już pewnie z ponad 10 lat temu albo i więcej, a to z tego względu, że profesor Potworowski, który z nami współpracował, przysłuchiwał się, jak jego żona nauczycielka rozmawiała z innymi nauczycielami i powiedziała, czy masz już WILF-y, masz już WILF-y. On zapytał, co to znaczy WILF. I ona powiedziała, że to jest what I am looking for, i zastanawialiśmy się, jak to zamienić na polskie, i powstało na co bezu. Szczególnie nauczyciele języka polskiego w wyższych klasach mają niechęć do na co bezu, ale nie wszyscy. Więc absolutnie nie należy koniecznie stosować tego na co bezu. Mogą być kryteria sukcesu, mogą być kryteria oceniania, mogą być same kryteria. Chodzi o to, żeby to było coś, po czym poznajemy, że cel został osiągnięty. I tutaj mamy, chciałam pokazać, czym się różni cel od kryterium, znaczy cel od kryterium sukcesu. To na takim przykładzie, który akurat dla nauczania wczesnoszkolnego jest bardzo odpowiedni, a on pochodzi z książki pani Moss, w którym jest pokazane książę, który szuka księżniczki, Kopciuszka, który mu się zagubił. I on, jego celem jest oczywiście znalezienie księżniczki. Ale kryterium sukcesu jest dopasowanie bucika do nogi księżniczki. Jego celem nie jest tylko dopasowanie i pójście sobie gdzie indziej. On chce znaleźć księżniczkę. I ten przykład mi się wydaje, że jest takim
pokazywanym tym różnicą pomiędzy celem a kryterium. Cel może być szeroki, kryterium ma być po kolei listą takich wskaźników, które uczniowie mogą sobie nawet odhaczyć, tak sprawdzić, czy podczas lekcji, czy poza nią, czy faktycznie on cel osiągnął. To daje uczniowi wielkie bezpieczeństwo, że mu się udało, udało mi się, już więcej może w tym momencie nie muszę, jestem bezpieczny, bezpieczny. Jak sobie przypomnimy własne, jak ja pytam wielu nauczycieli, jak ich przypomnieć sobie uczniowskie czasy, to oni mówili, że nie mieli zielonego pojęcia, co będzie na sprawdzianie albo na klasówce, a najczęściej otrzymywali odpowiedź wszystko, a jeszcze lepsza odpowiedź jest zobaczysz na klasówce. I to na pewno nie powoduje, że uczeń zaczyna się uczyć. On wtedy jest po prostu bezradny, bo się wszystkiego nie nauczy. Chciałam teraz pokazać, że te kryteria sukcesu są do różnych rzeczy. Jak najczęściej powinny być dawane, czyli do lekcji, również no, albo do całego dnia, jeżeli mamy kilka lekcji, które się ze sobą łączą, do zadania edukacyjnego i do sprawdzianu. I uczniowie są one potrzebne, aby dobrze wykonać pracę. Jeżeli dajemy uczniowi jakieś polecenie, to małe dziecko, ale i też starszy uczeń, nie ma pojęcia, jak ma wyglądać dobrze zrobiona praca. Jest zagubiony w tym i powinniśmy mu to powiedzieć. Jak kiedyś zaczynałam z ocenianiem kształtującym i mówiłam do nauczycieli o tym, to jedna z nauczycieli tak powiedziała tak, jak ja mu powiem, czego ma się nauczyć, to on się przecież tego nauczy. I wtedy oczywiście brzmi to kuriozalnie i ona natychmiast się zresztą zorientowała, że chce się bawić w zabawę, że kontynuuje zabawę w złapanie ucznia na tym, czego nie umie. A przecież naszym celem nie jest złapanie go na tym, czego nie umie, tylko go nauczenie. I tutaj bardzo, jak to można te kryteria sukcesu razem wymyśleć na przykład? I na przykład do zadania edukacyjnego. Możemy uczniów zapytać po prostu, co uważają. Jak na przykład, weźmy przykład, mają napisać list albo zaproszenie, to wtedy pytamy ich, jak wygląda dobre zaproszenie. I nawet małe dzieci potrafią powiedzieć, co w tym zaproszeniu ma być, dlatego że one już kiedyś widziały zaproszenie i wiedzą, jak wygląda. Ale lepszą jeszcze metodą jest metoda pracy wzorcowej, czyli pokazujemy dobrze wykonaną pracę i pytamy uczniów, dlaczego ona jest dobra. I wtedy oni jeszcze lepiej, bo widząc ze wzorca, mogą te wszystkie elementy kryteriów wymienić. Teraz pokażemy kryteria sukcesu, które przykładowe, które tutaj żeśmy znaleźli. Bardzo prosimy, żebyście je sobie przeczytali. To są kryteria do lekcji, razem z celem. Takie, może teraz powiem o kilku zasadach, jeśli chodzi o kryteria sukcesu. One powinny być konkretne, czyli konkretnie powinno być powiedziane, po czym poznamy, że ten cel został osiągnięty. Nie górnolotnie, tylko konkretne rzeczy do sprawdzenia, takie do odhaczenia. Kryteria muszą być ściśle związane z celem, czyli nie wykraczające poza cel. Tutaj ten cel nam wyznacza te kryteria, czyli teraz też jest ważne, jak to musi być spójne, w jaki sposób formułując cele, musimy myśleć, po czym poznamy, że te cele zostały osiągnięte. I ostatnia rzecz powinny być uwzględnione w ocenianiu. Oczywiście nie tylko w ocenianiu, mam nadzieję, nie stopniami, tylko informacją zwrotną, ale również ta informacja zwrotna musi się odnosić tylko do kryteriów sukcesu. Ona musi dawać uczniowi bezpieczeństwo, że nauczyciel nie wymyśli sobie, że akurat teraz będzie coś jeszcze więcej oceniał i powie to uczniom. To teraz, czy chciałabyś może jeszcze coś dołączyć? Nie? Dobra, to idziemy dalej. Praca z kryteriami sukcesu. Ona ma... też ma jak gdyby cztery elementy. Po pierwsze, musimy je określić albo sami, albo razem z uczniami, bo można razem z uczniami. Musimy je podać uczniom, albo uczniowie muszą sami sobie gdzieś je zapisać i uświadomić sobie.
też musimy je monitorować. W czasie lekcji musimy sprawdzać, czy kryteria osiągamy, czy jesteśmy jeszcze daleko od nich i podsumować je. Ale ostatni jest inny, mianowicie musimy przestrzegać w ocenianiu. Jak gdyby kryteria sukcesu są umową z uczniami, że tylko to będziemy oceniać. To czyni, że uczniowie mają do nas zaufanie i dzięki temu lepiej się uczą. I buduje to partnerstwo pomiędzy nauczycielem i uczniem. I teraz już właściwie na temat kryteriów sukcesu. A, jest pytanie, bardzo dobrze, bo chcieliśmy przejść do panelu. Mamy w tej chwili ważne pytanie, jak będą reagować dzieci, które skończą klasę 1-3, będą pracowały z OK zeszytem, trafią do klasy czwartej i będą oceniane stopniami. To ja od razu muszę powiedzieć, dlatego że wiem to od nauczycielek, które właśnie takie doświadczenie miały, na przykład w szkole podstawowej uczyły dzieci, a potem okazało się, że w gimnazjum już nie było OK-a. I wiele uczniowie, którzy są nauczeni formułowania kryteriów i celów, formułują je często sami sobie i stawiają sobie sami cele i kryteria. Oczywiście inni uczniowie, nie zawsze tak jest, że oni to potrafią zrobić i czasami nie mają tego, ale dzięki Bogu mieli kilka lat dobrego nauczania i to pracuje później. Oni mogą albo sami do tego dochodzić, albo odwoływać się do tego, co było kiedyś. Czym lepiej dziecko jest traktowane, czym dłużej lepiej jest traktowane, tym dla niego lepiej. Czy ty chciałabyś coś jeszcze? Zanim przejdziemy jeszcze do panelu, są jeszcze dwa pytania dotyczące samego zeszytu. Czy zeszyt powinien być w kratkę, w linię, jakiej powinien być wielkości? To ja tutaj oddaję. No ja nie ma zasady, tak? To zależy od nauczyciela, od jego fantazji, od grupy, z którą pracuje. To mogą być zeszyty w kratkę, w linię, to mogą być duże A4 zeszyty. Ja na przykład taki mam, ponieważ często też robię karty pracy dla dzieci, tak? A więc żeby ta karta się zmieściła, to są duże zeszyty. A więc nie ma jakby tutaj zasady, jak on powinien wyglądać, jaki miał rozmiar, tak? Co tam powinno być. To zależy od nauczyciela, tak? Czy co w nim nawet powinno być, tak? Czy na początku na przykład nauczyciel sobie napisze jakiś kontrakt z uczniami w takim zeszycie, czy będą jakieś stałe kryteria, na przykład w języka polskiego i do matematyki mam na końcu na przykład stałe takie niektóre kryteria wpisane, tak? A więc takie kryteria dotyczące kompetencji tych większych, tak? Typu czytanie, czy nawet recytowanie wiersza, tak? Albo jeszcze ostatnio ortografia na przykład, tak jak piszemy dyktanda. A więc to naprawdę zależy, nauczyciele mają olbrzymi obszar do fantazji. To jeszcze jedno szybkie pytanie. Ja jeszcze powiem na ten temat. Wydaje mi się, że w poprzednim roku widzieliśmy pełne spektrum, a myślę, że jeszcze dziewczyny, jak przyjdą do pana, to one powiedzą, co one wybrały. A jakie jest jeszcze pytanie? Czy to powinno być kilka zeszytów, czy jeden zeszyt? Może tak powiem, do matematyki mam zeszyt oddzielny, do edukacji matematycznej, do edukacji polonistycznej też. Natomiast jeśli chodzi o tą edukację przyrodniczą, jakieś elementy historii, społeczną, to mamy jeden zeszyt. I tutaj w tym jednym zeszycie mamy, tak, jeden funkcjonuje. Tak. Ja mam nadzieję, że nasze panelistki się do tego odniosą, jak dopuścimy je do głosu. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Nie. To teraz przejdziemy do panelu drugiego i chciałam, żebyście zwrócili uwagę na słowo wybierz. I to słowo wybierz jest po prostu świetnym słowem, kluczem do motywacji i do nauczania i na każdym poziomie. Dać uczniom wybór. Jeżeli dajemy im wybór, na przykład praca domowa do wyboru, albo jakieś zadanie do wyboru, albo wybór najróżniejszy, to powoduje, że on chce to robić. Dlatego bardzo polecam wybór, a teraz dlatego mamy tutaj kilka pytań i chcemy, żeby panelistki wybrały sobie jedno z tych pytań i na nie odpowiedziały, ale jednocześnie, żebyście pamiętały o tych pytaniach, to znaczy jak ten zeszyt ma wyglądać i czy jeden, czy więcej zeszytów. To bardzo proszę, może teraz zaczniemy z tej strony. Ja mam w tej chwili zeszyt A4 w kratkę 1.
Z jednej strony mam matematykę, z drugiej mam wszystkie pozostałe edukacje. Do tego zeszytu, jeżeli jest to cele i kryteria z muzyki, no to wklejam pięciolinię po prostu, żeby dzieciom łatwiej było wykonywać zadania. W tej chwili od drugiego półrocza próbuję wprowadzić A4 szerokie linie, zobaczymy jak to wyjdzie i dwa zeszyty wtedy będą, będzie zeszyt do matematyki osobno. Natomiast jeżeli chodzi o kryteria, to u mnie dzieci wklejają kryteria, bo jednak jest ich troszeczkę więcej. To jest druga klasa i to jeszcze dzieci, które niektóre z nich nie mają jeszcze 7 lat, a już są w drugiej klasie. Więc żeby im pomóc, to ja przygotowuję już wycięte kartki i wklejają sobie. Odhaczają, kolorują światłami, monitorując sobie te kryteria. Robię to też na tablicy właśnie. Na tej drodze do celu są punkty, miejsca, do których mamy dojść właśnie i one są tymi kryteriami. A uczę moje dzieciaki tworzenia kryteriów na poleceniach do tworzonego przeze mnie zadania dydaktycznego. Tam specjalnie tak układam polecenie, żeby dzieci mogły podkreślić czynności, które są w poleceniu, a następnie powiedziały, co ja będę oceniała, jeżeli będę sprawdzała wykonanie tego zadania. I one wtedy mówią, jeśli przeczytam ze zrozumieniem, jeśli podkreślę, jeśli wymienię. I to są właśnie te kryteria, o których mi po prostu bardzo zależało. Ja jeszcze chciałam tutaj przez chwileczkę powiedzieć, że z twoimi uczniami mam już pewną relację, bo one nawet pisały do nas. One uważają, że właściwie nauka bez okej zeszytów jest nudna i nieskuteczna i bardzo kochają swoje okej zeszyty. Tak. Tak, demowanki nawet piszą na ten temat. To teraz Justyna. Ja podobnie chyba jak Bożena, mam dwa zeszyty. Jeden jest do matematyki, drugi jest do wszystkiego, czyli do muzyki, do społecznej, do treści historycznych i do polskiego. Też właśnie przechodzimy już w nagrodę w szersze linie, żeby próbować się uczyć, przygotować do czwartej klasy. Piszemy kryteria do lekcji, zazwyczaj kryteria do lekcji są u mnie zapisane na tablicy przeze mnie, ale ja bardziej stawiam na kryteria do zadań edukacyjnych, ponieważ no, lubię się bawić zadaniami edukacyjnymi, czyli takimi zadaniami, które zaangażują tak dzieci przez całe pół godziny, a ja sobie po prostu schowam się w cień i będę tylko taką pomocną duszą, one śmieją się na mnie, mówią, że koło ratunkowe, tak? Lub do wyjaśnienia. Patrząc na te pytania, które nam Danusia przysłałaś wcześniej, to zapytałam właśnie wczoraj, przedwczoraj dzieciaki przez dwa dni, co to znaczy pracować, jak mi się pracuje z kryteriami, dlaczego pracujemy. Więc one przede wszystkim powiedziały, że porządkuje to lekcje, one wiedzą, co mają zrobić, one są zadowolone i pani też, bo właśnie jest ta praca wzorcowa, o której ty mówiłaś wcześniej, czyli wiemy, do czego mamy dojść, ale odkryły też jedną rzecz, na co ja nie zwróciłam uwagi, że kryteria sukcesu pomagają nam w procesie wychowawczym. One wręcz mówią, że my ustalamy z nimi, czy praca grupowa, kryteria do pracy grupowej. Robimy Andrzejki, ustalamy kryteria, jak fajnie się bawić na Andrzejkach, jak wychodzimy do teatru, więc na przykład nie zwracałam na to uwagi nigdy, natomiast one mi na to zwróciły, tak, uwagę, że pomagało to nie tylko w procesie dydaktycznym, czyli w samym naszym uczeniu się, ich uczeniu, ale w tym, jak mają się zachowywać, co mają zrobić, jak robić. Pytała, tutaj Bożena mówiła o wklejaniu. Ja też wklejam kryteria stałe sukcesu. Zazwyczaj wklejamy na okładce do takich kompetencji, do których przez 3 lata po prostu na okrągło wracamy. Do wypowiedzi ustnych, do czytania polecam lub wywieszamy to w postaci najpierw piktogramów, a potem już piszemy. Dzięki. Przepraszam bardzo, ja bym chciała jeszcze tutaj dodać do tego, bo to jest bardzo ważny temat, który powiedziałaś, ale ten temat właściwie nie jest przedmiotem naszego webinarium, ale może kiedyś do niego wrócimy. Mianowicie, jak konstruujemy zadania, które są związane z celem. To znaczy, one nie mogą wykraczać poza cel, czyli one muszą realizować cel. I to jest bardzo ważne. To troszeczkę działa na to, tak samo jak ty, Wiolu, bo mówiłaś, że coraz więcej zadań, każdy nauczy jak najwięcej zadań. Nie, tylko te zadania, które będą realizowały nasz cel. I wiem, że Justyna nawet razem z innymi nauczycielami analizuje zadania edukacyjne, które tworzy. To teraz
Bardzo proszę. Ja wprowadziłam w pierwszej klasie, tak właściwie można powiedzieć, że rzuciłam się na głęboką wodę, bo wyczytałam gdzieś, że bardzo korzystne jest, jeśli dzieci piszą w czystych zeszytach, ponieważ to w jakiś sposób uczy ich poruszania się w przestrzeni. No i tak rzuciłam dzieci na głęboką wodę i muszę powiedzieć, że efekty są naprawdę świetne. Nie potrzeba już jest im liniuszków w tej chwili. Piszą bardzo równo, wcześniej też nie miały, ale nie chodzi mi o to, że nie wspomagają się, tak, jakimiś dodatkowymi liniami i efekt jest naprawdę świetny. Mam zeszyty A4, wcześniej miałam normalne zeszyty i chyba do nich wrócę, ponieważ świetnie się pracuje w tych zeszytach, ale one są ciężkie, a dzieci kochają swoje zeszyty i wcale nie zostawiają w klasie, no bo jakby się mogły z nimi rozstać. I jest kilkoro dzieci, którzy rzeczywiście noszą do domu i codziennie przynoszą zeszyt. Jeśli chodzi o kryteria sukcesu, dzieci je kochają i ja powiem szczerze, w ogóle sobie nie wyobrażam teraz pracy bez kryteriów sukcesu. Dzieci też. Mam przy nich światła, od razu zaznaczamy, co już za nami, nad czym trzeba jeszcze popracować, wracamy do nich. No i również kryteria sukcesu mamy, tak jak Bożenka, Justynka wspomniały, do wszystkich najważniejszych zadań, które mamy wykonać, a więc do czytania, do pisania listu, opowiadania, no po prostu do każdej ważniejszej pracy, którą wykonujemy. Dzieci znają już je na pamięć, jeśli czytamy od razu, nie spełniłeś tego kryterium, prawda? A więc świetnie to wchodzi w życie, w klasie. Tworzymy sami i sami żeśmy większość stworzyli. W pierwszej klasie, ponieważ ja się uczyłam, więc posługiwałam się jakimiś takimi już gotowymi kryteriami. Myślałam o nich, jak je zmodyfikować, ale wcale nie było to potrzebne, bo wystarczyło rzucić temat w klasie i zrobiliśmy o stokroć lepsze. Dziękuję. Ja też mam dwa zeszyty, OK zeszyty. Jeden zeszyt w kratkę do matematyki i drugi w trzy linie do wszystkiego, do muzyki, do przyrodniczej, do polonistycznej. Zastanawiam się też, podobnie jak Justynka, nad wprowadzeniem zeszytu w jedną linię, ale to jeszcze chwilkę. Jadąc tutaj, dzisiaj rano zapytałam moje dzieci, czy to dobrze, że dostają kryteria sukcesu. Akurat dzisiaj przygotowywaliśmy się do sprawdzianu, więc robiliśmy takie powtórzenie krótkie i dostały te kryteria. Oczywiście też, podobnie jak koleżanki, ja wklejam te kryteria. Dzieciaki wklejają, bo to za dużo jest rzeczywiście pracy. Poza tym oprócz tego wszystko piszą sobie. I dzieci mi powiedziały, że bardzo ważne są te kryteria, ponieważ pozwalają im nauczyć się w domu to, czego nie umieją. Jeżeli czegoś nie umieją, mama widzi, czy one wracają do domu, widzą, że tej umiejętności jeszcze nie opanowały i jeszcze powinny poćwiczyć. 80% dzieci powiedziało, że tak, chce dalej mieć kryteria sukcesu. Chce wiedzieć, czego się będą uczyły i to jest ważne i dla nich, i dla ich rodziców. Także to tak. Pytanie? Mamy tak, pytanie. Marzena pyta, czy oprócz OK zeszytu dzieci mają też zestawy ćwiczeń? Tak, moje dzieci mają zestawy ćwiczeń, a oprócz tego bardzo sobie chwalę taką pracę na kartkach, na brudno. Czasem rozwiązujemy z tych menowskich elementarzy różne zadania, głównie te zadania matematyczne na przykład. I wtedy nie piszemy w OK zeszycie, tylko rozwiązujemy, bo tak naprawdę zależy mi na tym, żeby myślały dzieciaki w tym momencie. I dzieci rozwiązują te zadania na tych karteczkach. Jak ktoś skończy, tam sobie maluje jeszcze. Te karty takie są takie piękne niektóre, że... Czy podejrzewam, że tu jest takie pytanie poszło, ponieważ musimy zamawiać książki, tak? W klasach młodszych dostajemy książki zamawiane przez dyrekcję, znaczy ćwiczenia wybieramy. I stąd chyba to pytanie, jaki zeszyt. Jeśli się wytłumaczy rodzicom na początek, że ja nie wszystko muszę wykonywać w tych podręcznikach. Najchętniej może bym zrezygnowała, że mi wystarczy tylko zeszyt i komputer, dostęp do internetu. Można pokazać rodzicom i uczniom, że te ćwiczenia one nie są do końca potrzebne. Rzeczywiście mamy, podejrzewam, że wszystkie cztery mamy ćwiczenia dotyczące, bo tak nam po prostu szkoła zamówiła, dostajemy w tej chwili taką dotację celową.
Jeszcze ja wrócę do poprzedniego pytania. Zeszyty są rzeczywiście bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o te zeszyty A4, bo niejednokrotnie, szczególnie dziewczynki, kupują w twardych okładkach, żeby to były takie naprawdę pamiętniki piękne, a jeszcze z wklejkami przez nie, które są wklejane i są grubsze od jakiegoś takiego tworzywa sztucznego, ale rodzice chcą, żeby dzieci nosiły zeszyty do domu, bo tam są po prostu kryteria. Rodzic wie, czego i z czym ma pracować, czego ma nauczyć, co ma powtórzyć, rozmawiają z dziećmi, a to w końcu no, chyba nam o to chodzi, żeby jakaś ta więź między szkołą, między mną, moimi rodzicami a dziećmi była. I tak rzeczywiście jest ciężki, ale tak jak mówią moje dzieciaki, fajny. Mnie się jeszcze tak nasunęła jedna myśl, bo my tak mówimy w sumie o dzieciach, co to wszystko jest, znaczy dla dzieci, to na co bezu i w ogóle. A ja chcę powiedzieć jeszcze jedną fajną rzecz dla młodych nauczycieli, które chcą pracować z okej zeszytem, że jeśli ja mam cele w języku i podam dzieciom cele w języku dziecka i przygotuję sobie na co bezu, czyli kryteria sukcesu, to ja mam gotowy tok zajęć. I wystarczy tylko potem po kolei, nie trzeba już nic wymyślać naprawdę dodatkowego, tylko jechać po kolei i wszystko idzie jak z płatka. Nie ma marnowania czasu na lekcji, absolutnie, nawet jednej minutki. Ja chciałam powiedzieć tutaj o tym, co wyście wspomniały, bardzo ważnej sprawie, o której nie mówiliśmy wcześniej, mianowicie o współpracy z rodzicami. Że ten okej zeszyt, jak również mówienie celów i zapisywanie ich i zapisywanie kryteriów sukcesu powoduje, że rodziców włączamy w proces nauczania. I oni tego chcą. Oni chcą wiedzieć, gdzie ich dzieci, chcą tym dzieciom pomóc. Czyli szczególnie w nauczaniu początkowym jest to bardzo potrzebne nie tylko dla ucznia, nie tylko dla nauczyciela, ale też dla rodziców. Jest jakieś pytanie? Mamy dwa pytania. Pierwsze pytanie jest takie, czy panie sprawdzają okej zeszyt, a drugie pytanie, czy można stosować elementy okeja, takie jak cele i kryteria, bez okej zeszytu? Pierwsze, czy sprawdzamy zeszyty? Znaczy może powiem tak, to nie jest tak zwane dawne sprawdzanie zeszytów. Bardziej sprawdzamy zadania edukacyjne, które dzieci muszą wykonać samodzielnie w zeszycie, bo piszemy wtedy do nich informację zwrotną lub polecamy kolegom lub koleżankom do napisania oceny koleżeńskiej lub samooceny. Zeszytu jako takiego nie oceniam, czy jest data, czy on starannie pisze. Ja mu mogę to gdzieś przy jakimś zadaniu, przy napisaniu dwóch, trzech nawet odpowiedzi na pytania, mogę poinformować ucznia, więc ja na przykład, ja nie stosuję w ogóle zasady sprawdzania zeszytu i wystawiania w ogóle ocen za zeszyt. To jest jego zeszyt, to jest ucznia własność, to jest jego proces uczenia, to jest jego właśnie taki, on sobie może do niego zajrzeć, zrobić z nim co chce. Znaczy ja też nie oceniam, absolutnie nie oceniam, jeżeli są jakieś błędy ortograficzne, no przecież się zdarzają, bo to są małe dzieci, to w trakcie chodząc po klasie wskazuję palcem, że należy poprawić, zwracam na to uwagę, ale jedyną rzeczą, którą robię, to jest informacja zwrotna po jakimś etapie, czyli piszę po prostu dzieciom czteroelementową informację zwrotną i one do tego się stosują i to zdaje u mnie egzamin. Ja w pierwszej klasie stosowałam taką odznakę mistrz systematyczności, a chodziło mi tylko o to, że no, mamy do zeszytu na co bezu, tak? I mamy tam, że te wszystkie punkciki powinny być w tym zeszycie odnotowane i ta odznaka jest przyznawana wtedy, kiedy dziecko ma wszystkie elementy, a więc to, cośmy się umówili. Jest odpowiedź na pytanie kluczowe, jeśli jest praca domowa, to ona jest odrobiona, jest ocena koleżeńska, samoocena, a więc jeśli to wszystko jest zrobione, to po każdym temacie, który przerabiamy takim szerszym czy po bloku, po prostu sprawdzałam i przyznawałam dzieciom takie odznaki. Natomiast w tej chwili ja zabieram zeszyty, przeglądam je również, cieszę się z refleksji, czytam, z podsumowań również. No i oczywiście wystawiam, piszę informację zwrotną i to tyle. Błędów również nie poprawiam, czasem dyskretnie nawet sama poprawiam. Pokazuję wtedy, tak jak Bożenka mówiła, w trakcie pracy, jak dzieci popełniają błędy, coś zauważę, to również.
Ja chciałabym powiedzieć, że tak jak już tutaj Danusia powiedziała, dla mnie bardzo ważna jest współpraca z rodzicami. Jak razu pewnego przeglądałam te zeszyty moich dzieci, stwierdziłam, że to jest tak naprawdę dziennik ich umiejętności, ich rozwoju. Tam rodzice mają wszystko. Wiedzą, czego dziecko powinno się nauczyć, czego się nauczyło albo nie. Mają informację zwrotną ode mnie, bo ja też, podobnie jak koleżanki, oceniam zadania. Nie zeszyt, ale zadania. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do podsumowania naszego webinarium przy pomocy kostki. Tak? Jakie było? Jeszcze było tak, jeszcze było jedno pytanie. Tak. Czy jeżeli ktoś nie prowadzi jeszcze OK zeszytu, czy może używać celów i kryteriów sukcesu? No, oczywiście i nawet bardzo by było wskazane. Zachęcamy bardzo. Właśnie dobrze by było, żeby spróbować, jak to się pracuje z tym i wtedy zdecydować, czy w jego czy w OK zeszycie, który będziecie prowadzić, albo nie będziecie prowadzić, warto to stosować. A przechodzimy teraz do kostek. Mamy kostkę czerwoną na zakończenie i jest ta, ona pracuje w ten sposób, że nauczyciel prosi ucznia, aby rzucił tą kostką, przeczytał temat, który jest na tej kostce napisany i aby uczniowie porozmawiali w parach na chwilę na ten temat. Tematem naszej tutaj całości były cele i kryteria. I teraz ja poproszę Wiolę, żeby rzuciła tutaj gdzieś i przeczytała, co jest napisane na. Co z tego tematu jest dla ciebie ważne? I teraz bardzo poproszę, żebyście chwileczkę się zastanowiły w parach, a dokładnie chwileczkę. Chciałam zauważyć, że klepsydra leci. Przy okazji wypróbujemy pewną technikę. To jest technika, którą też wam proponujemy. To polega ona na tym, że jeżeli nauczyciel podnosi rękę albo prowadzący zajęcia, to wtedy inni patrzą na niego, również podnoszą rękę i przestają mówić i to działa i nawet z małymi dziećmi działa. Także proponujemy wam. A teraz bardzo bym poprosiła jednym zdaniem, żebyście mogły wypowiedzieć się na ten temat. Co jest ważnego w tym, co żeśmy robili tutaj? Tutaj co robiliśmy? Wszystko jest ważne. Musisz wybrać. Myślę, że w pracy z celami, z kryteriami ważne jest to, że nie marnujemy czasu, że wykorzystujemy maksymalnie ten czas, który nam jest dany z dziećmi. Dla mnie chyba najważniejsze jest to, żeby kryteria, które tworzę, żeby one pracowały na lekcji, żeby dzieci były w ciągłym procesie uczenia się i czuły, że rzeczywiście im to pomaga. Ja bardzo poproszę, aby wszyscy się wypowiedzieli. I to tak samo jest ważne na lekcji. Jeżeli robimy rundę podsumowującą, to nie wypowiada się jedna osoba z pary, tylko każdy powinien, nawet jeżeli powtórzy to, dlatego że to wtedy on powtarza to, co sam sądzi. Bardzo proszę. No my z Bożenką rozmawiałyśmy właśnie o kryteriach i sądzimy, że kryteria sukcesu, które pracują, dwa, że nawet te stałe kryteria, to co chwilę wyśrubowujemy, troszeczkę coś dodajemy, żeby nie zostawiać je naprawdę przez 3 lata nauki takich samych. I ostatnie odkrycie, wyśrubowane dobre kryterium, takie troszkę z wyższej półki, dać w środku w kryteriach do zadania edukacyjnego, a nie na końcu. Odkryłyśmy po analizie prac, dzięki. Kryteria sukcesu to świadome uczenie się i nauczanie. Dziękuję bardzo. I przejdziemy. A pytanie jest, tak? To nie jest pytanie, bo Jacek zadał to pytanie również uczestnikom czatu. I dla naszych uczestników czatu, dla Agnieszki R., na przykład było ważne to, że okej, jasno określa, co będzie na lekcji. Wszystko było ważne, uporządkowało moje wiadomości, dziękuję. Ważna była dobra atmosfera.
przy okazji uczenia się, doświadczenia koleżanek uczestniczących w webinarium i tych odpowiedzi co chwilę się pojawia coraz więcej. Dziękuję bardzo, ale jeszcze chciałam zakończyć taką podpowiedzią. Jeżeli by ktoś chciał troszeczkę o ocenianiu kształtującym poczytać, to proponujemy książki, które albo przetłumaczyliśmy, albo napisaliśmy w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pierwsza z nich jest Jak oceniać, aby uczyć. To jest książka przetłumaczona takich bardzo ważnych ekspertów brytyjskich z oceniania kształtującego. I tam szczególnie dla tych, którzy by chcieli mieć różne badania, to jest dobra książka, żeby mogli sobie postudiować. Następna to jest ocenianie kształtujące w praktyce, taka żółta książeczka moja, ale ona już właściwie się kończy i się lekko zestarzała i dlatego ja napisałam książeczkę, która jest na samym końcu. Uczę się uczyć i ona jest bardzo świeża, jeszcze prawie pachnąca. Potem jest następne to jest Uczę się w szkole, tam w nawiasie jest i to jest książka, która jest dostępna w PDF-ie, bo była z programu europejskiego robiona, więc nie można jej kupić, ale można ze strony naszej OK-a ją ściągnąć i sobie poczytać. Cele uczenia się, to jest pani Moss książka, o której już mówiłam i bardzo polecam. Ale najbardziej dla tego webinarium polecam książkę Uczę w klasach młodszych, którą napisały nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego i one bardzo, i to tylko pod moją redakcją, więc naprawdę jest pełna bardzo dobrych pomysłów. Zresztą Justynka chyba była jedną z autorek. Widoczne uczenie się dla nauczycieli to jest książka, która jest bardzo pełna wiedzy i może troszeczkę przerażać, dlatego że aż tak jest mądra i pożyteczna. Więc tą książkę też polecam, ale tę książkę polecam, ale no, może troszeczkę później. No i o ostatniej również już mówiłam, więc właściwie to o wszystkich książkach powiedziałam. Teraz bardzo dziękujemy za uczestnictwo w webinarium. Prosimy o przesyłanie w kursie OK Zeszyt informacji na temat, z czego byście chcieli jeszcze webinaria zrobić. Wtedy postaramy się również je zrobić. Dziękujemy bardzo.